Serwus, z tej strony Bartek Mindewicz z Going. Zapraszam Was na kolejną część podcastu Jadą. Dziś sporo rzeczy, które mogą Was interesować, bo między innymi super rozmowa z Dziarmą, którą poprowadziłem z redakcyjną przyjaciółką Jagodą Gawliczek, ale wcześniej chciałem Wam zrobić mały przegląd sylwestrowy, bo sporo imprez się szykuje na koniec roku, trudno się w tym wszystkim połapać. My zrobiliśmy swoją własną selekcję, znajdziecie ją na pewno w apce, znajdziecie ją też na stronie Going. I co? Może żeby trochę pokazać przekrój, bo dzieje się naprawdę sporo. W Krakowie czeluściowy Sylwester, w hali koszykówki Korona, więc tam możecie się spodziewać, jak sami autorzy opisują, czeluściowego bagna, czeluściowych weteranów i co. Z tej strony na pewno Was zapraszamy. Jeśli chodzi o Gdańsk, to Sylwester między innymi w Krakhausie. W Warszawie dzieje się sporo. Flirtingi robi swojego Sylwestra razem z Go Hard w domu braci Jabłkowskich. Będzie tam przekrój totalny wykonawców, bo będzie ich, jeśli dobrze pamiętam, ponad 10. Od Menta XXL po reprezentanta Gombao 33 Szczepana. I co? Zep i Zep i wielu, wielu innych wyjadaczy dobrze Wam znanych, nie tylko z imprez, ale i z czołowych elektronicznych, hip-hopowych albumów w Polsce. Niebo i piekło również robią swoje sylwestry. W niebie będzie bardziej międzyepokowo i przystępnie, no bo też zagra weteran tego typu imprez Icey Mikey, zagra też Vinyl Stiller, ale jeśli chcecie bardziej odleciane i elektroniczne klimaty, to wtedy wybierzcie się do piekła, gdzie chociażby nasz również redakcyjny przyjaciel w duecie jako Ikarus wystąpią. Jeśli chodzi o Mińską i dalej Techenko, no to urodziny rodzinnego duela, gdzie poza wyjadaczami duelowymi jak Sept zagrają też goście z Berlina jak Delfau czy Paralex. W browarach warszawskich z kolei propozycja dla osób, które po prostu lubią sobie do przyjemnych melodii z różnych epok potańczyć. Tam między innymi Fafik Was rytmami ugości, a wszystko w browarowym food hallu będzie się działo. No, to żeby nie przedłużać przed naszym cudownym wywiadem, przede wszystkim sprawdźcie w naszej apce i na stronie zakładkę sylwestrową, bo tam jest tych sylwestrów selekcja bardzo solidna. Katowice, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań i wiele innych miast i miejscówek, od Techenka po tańczenie do muzyki z lat 20., 30. A już skręcając bardziej w koncertową stronę, też jest tego mnóstwo i mnóstwo rzeczy znajdziecie w naszej apce, ale już w styczniu między innymi długo wyczekiwane Made in WWA, a wspominam o tym dlatego, bo Dziarma, z którą zaraz usłyszycie rozmowę, również tam wystąpi pierwszy raz od dłuższego czasu, a że trasa jeszcze nie jest żadna ogłoszona, no to w najbliższym czasie to będzie jedyna okazja, żeby zobaczyć Dziarmy. Rusza też trasa Szczyla, między innymi 5 lutego w mojej urodziny zagra, ale żeby być precyzyjniejszym, to ten 5 luty będzie w Katowicach, chwilę później Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków i na koniec trasy Gdańsk, czyli blisko rodzinnych, szczylowych stron, że tak powiem. Z fajnych imprez, które z kolei mnie ciekawią, na pewno będę na początku roku, Duckworth zagra w Pradze Centrum, tam też Was zapraszamy. I co? Zaglądajcie w apkę Going, przeglądajcie kalendarium, gdzie wszystko jest podzielone też na klimaty, tematy, gatunki. A teraz zapraszamy na wywiad z Dziarmą. Serwus, z tej strony Bartek Mindewicz i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Jadą, w którym razem z Jagodą Gawliczek poprowadzimy wywiad z Dziarmą. Serwus, Dziarma. Siema. Powiedz mi, słuchaj, na początek chciałem zapytać, jak się w ogóle czujesz w tej chwili po premierze płyty, tak naprawdę pierwszy tak duży projekt, którego produkcja trochę trwała, dużo wywiadów, a jak jeśli chodzi o emocje? Dobrze, tak chaotycznie bardzo. Jeszcze nie miałam takiego momentu, żeby dotarło do mnie, że jestem po premierze. Po prostu tyle mam na bani, że jeszcze nie mam takiego momentu, żeby usiąść i sobie pomyśleć, kurde, twoja płyta już jest w Empikach, bo tyle jest roboty i tyle rozkmin, że jeszcze nie dotarło. Taka jestem odrealniona. Ja mówię, że jestem odrealniona, jakbym cały czas śniła. Mm-hmm. To mi się wydaje takie po prostu nierealne, to co się dzieje. A powiesz nam coś więcej o procesie powstawania albumu? Proces...
No proces, różne były procesy, jeśli chodzi o różne numery. Chyba najwięcej z nich powstało w studio, siedząc z ziomkami, rozkminiając różne rzeczy, zapisując jakieś tam myśli. Często prowadziłam pamiętniki, na przykład na imprezach, żeby później, opierając się na tym, napisać numer. Albo pisałam numery w kuchni, pijąc sobie winko na stojąco. W ogóle mam jakieś takie dziwne, że lepiej mi się pisze na stojąco w kuchni albo w łazience, nie na siedząco w miejscu, w którym się siedzi, tylko na stojąco w miejscu, w którym to jest nienaturalne, bo wtedy nie mam takiej opcji, że siadam i zapominam i zaczynam się zajmować czymś innym, tylko łażę po prostu po domu, jakbym była nadpobudliwa. No i taki mam proces w sumie. Trochę się alienuję. I tworzę albo się jednoczę z moimi ziomkami i tworzymy razem. Super, a przemyślane było to jakby energia płyty, bo ja miałem takie odczucie, że te pierwsze utwory są bardziej bragowe, bardziej intensywne i właśnie pokazujące tę siłę. Ostatnie dwa numery to dla mnie był skręt właśnie w stronę tej wrażliwej strony. No, troszeczkę tak wyszło. No, chciałam pokazać tą płytą pełne takie spektrum tego, co czuję w duszy, co mi gra w głowie i w serduszku. I uznałam, że teraz jestem w zdecydowanie lepszym miejscu niż rozpoczynając tę płytę i chciałam właśnie w takiej kolejności te piosenki poukładać, żeby zakończyło się to utworem najlepsza, czyli takim moim aktualnym mental state'em. Super. A co jest dla ciebie większym wyzwaniem? Właśnie robienie takich imprezowych kawałków, czy właśnie takie otwarcie się emocjonalne? Imprezowych. Zdecydowanie dla mnie jest trudniejsza przechwałka. O dziwo. Ja jestem bardzo taką osobą wrażliwą i w środku jednak, oprócz tego, że jestem pewna siebie na scenie, to tam w środku jestem bardzo taka delikatna i wrażliwa, krucha, ale bardzo łatwo mi to i bardzo łatwo mi to po prostu jest przekazać w numerach. A braga trudniej troszeczkę mi przychodzi pisanie tego, ale też lubię. Ale wolę jednak te takie bardziej emocjonalne kawałki, bo czuję wtedy taki katarzys, takie oczyszczenie, nie? A pomogło ci też w tych bragowych utworach, bo w którymś wywiadzie mówiłaś otwarcie o terapii, gdzie pierwszy raz tak naprawdę zaczęłaś się zastanawiać, kim jesteś, a nie tylko jakby, no nie być aż tak kierowaną. Mhm. I czy to też wpływa właśnie na pewność siebie w utworach, że coraz bardziej wiesz, kim jesteś i coraz większą jakby masz pewność? Myślę, że wpływa to na szczerość przede wszystkim, moją taką w stosunku do samej siebie, bo ja nigdy nie kłamałam na trakach, ale też często kłamałam samą siebie w swojej głowie i sporo mi zajęło to, żeby po prostu uświadomić sobie, kim jest Agata, kim jest Dziarma, a nie kim jestem według oczekiwań innych ludzi, ale to nie tylko chodzi o jakąś presję wywieraną przez branży, chodzi o dorastanie po prostu i takie szukanie siebie jako młody człowiek. Często po prostu patrzymy i na rodziców trochę, i na to, co będziemy robić w przyszłości, i na to, jakie mamy oczekiwania, jakby, jakie mają oczekiwania inni ludzie względem nas, a rzadko myślimy o tym, jacy jesteśmy naprawdę i co jest takim trzonem naszego jestestwa. I w sumie ten album Dziarma jest właśnie taką rozkminą na temat tego pełnego spektrum mojej osobowości. Super. No właśnie, bo przeszłaś też długą drogę. Ja tak jak przygotowałam się do wywiadu, to też trafiłam na to konto Agata Dziarmagowska. Wiem, że też dużo osób cię o to teraz pyta. Czyli ten etap popowy i później zerwanie chyba przy Kawaii i Kool-Aid. I później trochę taki nowy start, prawda? Mm-hmm. No próbowałam gdzieś tam cały czas te rapowe brzmienia, elektroniczne brzmienia gdzieś wrzucić w swoją twórczość. Nie było to łatwe. Na początku mojej kariery troszeczkę inaczej też wyglądała wtedy branża. Trudniej było z rapem gdzieś tam podziałać i chodzić swoimi drogami, bo byliśmy trochę bardziej pozamykani w branży. Ale nie oddzielam tego na dwa różne etapy. Wydaje mi się, że po prostu to jest wszystko cały czas mój rozwój, nie tylko artystyczny, ale taki interpersonalny. Nagrywając moje pierwsze utwory miałam 16 lat, może coś takiego. Teraz mam 24, więc no niby krótki czas, ale jednak skok wydaje mi się, jeśli chodzi o rozwój człowieka w tym wieku. Ja też pamiętam koncert na dachu Witkaca, gdzie zaskoczyło mnie, że tak jakby byłaś bardzo profesjonalna i że tak panowałaś nad tą sytuacją na scenie. Byłam tak zestresowana. Naprawdę? W ogóle tego nie było widać. Byłam tak traumatyzowana tym, że w ogóle na tym evencie było kilka osób, jakieś osoby, z którymi się kiedyś spotykałam, albo aktualne dziewczyny moich byłych. Po prostu tam była plejada toksika mojego życia i musiałam
musiałam wyjść na scenę po mojej długiej nieobecności. No i to był trudny w ogóle moment w moim życiu, taki, strasznie byłam podłamana psychicznie wtedy, ale fajnie, że wam się podobało, bo no starałam się jak mogłam na tyle, co mogłam wtedy, ale wiem, że bardzo się stresowałam. To był straszny stres. Ja się wtedy zastanawiałam, czy to jest tak, że to jest rzecz, której się nauczyłaś, w sensie, że tak jakby właśnie tego panowania nad sobą i zarządzania emocjami. Nie umiem tego nadal. Nie umiem tego nadal. Moja terapeutka mówi, że to praca na całe życie. Wydaje mi się, że to też jest troszeczkę... zależy, jak się na to spojrzy. Ja jestem skrajnie emocjonalna, dużo odczuwam, ale uważam, że to jest akurat fajne w takim świecie, który jest totalną znieczulicą. I nawet jak się stresuję przed koncertami albo przerastają mnie niektóre rzeczy, nie tylko w pracy, to zawsze myślę sobie, że fajnie, że jestem w tej grupie ludzi, którzy odczuwają więcej. Wolę to, niż być taka pusta w środku i jak robot. Myślę, że to też dużo może dawać słuchaczkom, słuchaczom twoim. Ja nawet tak mam, że drzazgę sobie lubię. Jak mnie dopadają zimowe, depresyjne stany, to no, zamykam oczy, zakładam słuchawki i puszczam sobie drzazgę właśnie. Miło mi bardzo. I właśnie też pierwszy raz chyba wtedy słyszałem cię od takiej strony bardziej soulowej, mogę powiedzieć. Też mówisz o tym otwarcie w wywiadach, bo jest dużo teraz dyskusji o tym, kogo się nazywa raperką, kogo gwiazdą popu. I mi się też podoba to, że ty otwarcie mówisz, że dla ciebie to podziały są trochę bez sensu, że już się przeplatają te gatunki i że jesteś po prostu artystką. Jestem, tak. Wokalistką. Artystka zawsze to było dla mnie takie wzniosłe, ale jestem wokalistką i mogą mnie ludzie szufladkować, mi to nie przeszkadza, ale ja jak patrzę w lustro, to widzę Dziarmę, widzę Agatę, a nie raperkę czy tam piosenkarkę pop. Tak jeszcze mówiąc o tej drzazdze, to zwróciłam uwagę na współpracę z Chodakiem, że to były te rewizyty i macie jakąś taką bardzo dobrą chemię i tak jakby wydaje mi się, że oboje czujecie się naturalnie w tej chwili. Bardzo, bardzo. Bardzo się uzupełniamy artystycznie. Lubię pracować z Chodakiem w studio. W ogóle utwory nie tylko na moją płytę pisałam razem z nim, niektóre z nich, ale też na jego projekt. Bardzo się uzupełniamy. Po prostu jak zamykam się z nim w studio, to mam taką przelotkę. On pisze zarąbiste barsy, ja wymyślam zajebiste melodie, chociaż też piszę barsy i on też wymyśla fajne melodie. Ale po prostu jak yin i yang po prostu się jakoś łączymy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy pracować przy kolejnych utworach, ale w ogóle kończąc ten projekt, bardzo na pewno wielkie podziękowania dla Chodaka, przede wszystkim za jego takie wsparcie psychiczne i że od początku naszej współpracy podszedł do mnie nie do, jako do rapującej dziewczyny czy dziewczyny, kobiety, obiektu seksualnego, tylko po prostu jako siostry i takiej właśnie muzycznej, bratniej duszy i bardzo to było fajne, że ego w ogóle nie istniało w tej współpracy i bardzo mnie tym zdziwił, bo zazwyczaj faceci jak zaczynają ze mną pracować, to później chcą mówić, że tak, to ja ją stworzyłem, to chciała się ruchać, ale wiesz co, ja nie wiem czy mogę przeklinać, ale przybipujecie, ale wiele takich mam historii, wiele też współprac musiałam zakończyć właśnie przez to takie gadanie, że ja coś tam chciałam, czy coś, jakieś historie dziwne, ale już jestem pogodzona z tym, że zawsze będą na mnie patrzeć jako na obiekt seksualny, bo mówię o seksie. To jest chyba w ogóle niestety dalej częste na polskiej scenie i tylko scenie, wydaje mi się, że też wśród krytyków muzycznych, że nawet przy Jungle Osi miałem wrażenie, że gdy chłopak w Polsce wydaje pop taki czysto dla rozrywki, no to nie spotyka się z takim zbiorczym ostracyzmem, a jak na przykład Jungle Osia, którą mnóstwo recenzentów i mnóstwo innych raperów po prostu nawet nie trafnie ją porównując na przykład do Little Sims, próbowało udowodnić, że ona jakby nie ma prawa osiągnąć sukcesu. Do Little Sims? Że nie jest raperką, a te porównania w ogóle nie miały sensu. No, tak. Teraz jakby rap nie zamyka się w jakieś tam ramy i myślę, że porównania są niewłaściwe. No ja też jestem porównywana do wielu raperek w tym kraju, ale też jakoś tego nie widzę tego za bardzo. I też sama się osobiście nie porównuję, a raczej kibicuję i fajnie, że jest nas coraz więcej. A inspirujesz się, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o zagranicę? Jak w ogóle twoje playlisty wyglądają? O matko boskie, mam tu gdzieś telefon, chętnie bym ci poczytała, bo jest tego tyle stary, że to jest masakra. Nie wiem, chyba najbardziej niemiecki rap gdzieś tam sobie teraz słucham. Sporo Haiti, która właśnie jest na mojej płycie gościnią. Słucham Naty Peluso. Dużo takich dziewczyn, które eksperymentują sobie z rapem, ale łączą gdzieś to z innymi gatunkami.
dziewczynkami. No, szukam tych takich freaków, dziewczyn, które są troszeczkę inne. Na przykład Haiti w ogóle jest taka, z mojej perspektywy, aseksualna, a bardziej jest takim freakiem. Budzi we mnie totalnie inne emocje niż raperki, które po prostu tak są takie juicy, ociekają takim seksapilem. Jest to dla mnie fajna odmiana, stąd też uznałam, że spoko będzie ją wziąć na numer ze mną, żeby pokazać troszeczkę to samo, tylko z troszeczkę innymi oczami Haiti versus ja albo i ja. A znałyście się wcześniej, czy złapałyście kontakt dopiero przy okazji tej współpracy? Wcześniej złapałyśmy kontakt, bo ja ją oznaczałam i bardzo tam kibicowałam jej i nagle zrobił się ruch z polskiej strony odbiorców i zastanawiała się, skąd to się bierze. A sama jest z pochodzenia Chorwatką, więc wydaje mi się, że gdzieś tam nas ciągnęło od zawsze w podobne klimaty. No i wymieniłyśmy się paroma wiadomościami, napisałam do niej: ty, a dograsz mi się na kawałek? A ona mówi: tak, dogram ci się. I wysłała zwrotę i zajebiście. Od początku miałam plan, żeby dograła mi się na numer, ale nie sądziłam, że się to uda, bo moja ulubiona wokalistka, debiutancka płyta, trochę to było takie dla mnie nierealne, mimo tego, że no, nie jest najpopularniejszą raperką w Niemczech, ale i tak się cieszyłam, że udało mi się to zrobić. Super, no tak wcześniej mówiłeś, że czasami nie chodzi o czysto biznesowe współprace, tylko flow i o tę chemię. A jak z Kizo się pracowało przy numerze? Zarobiliście. Czyli też partnersko całkowicie na flow. Tak, ja bardzo lubię Kizo. Kizo ma w sobie bardzo dużo klasy, jest fajnym ziomkiem. No i fajnie, że znalazł czas w ogóle, bo teraz jest jego gorący bardzo okres. Także trasa jeszcze trwa. Cieszę się, że w ogóle znalazł chwilę. Klip kręciliśmy bardzo króciutko, szybciutko, bo profesjonalnie, śmiesznie było bardzo na planie. Bo dużo mąki poszło. Dużo mąki poszło. Tak, było bardzo fajnie. W ogóle bardzo było śmieszne, jak właściciel piekarni, którego pozdrawiam, bo w Gdańsku taka oldschoolowa piekarnia, którą wybrałam, podnajmowaliśmy to miejsce, no i właściciel, taki starszy pan, no jak słuchał zwrotki Kizo, to delikatnie był taki zdziwiony, ale już moja zwrota mu się bardziej podobała, ale podobno miał taką minę. Teraz może sobie przy wejściu do piekarni tabliczkę zrobić, jakby tutaj Kizo i ziarmo obsypywali się mąką. Tak, tutaj zjesz mój cake. Zjesz mój cake. Ej, mordeczko, ja muszę to chyba jakoś zastrzec. Teraz możesz już franczyznowo piekarnię potwierać nawet. To by było świetne. Wygryzione wszystkie inne sieciowe piekarnie nagle. Dolary mi się pojawiły w oczach. Cake bakery by Jarma. Ja już bym wymyśliła jakąś super nazwę, ale nie będę mówić, bo ktoś mi ukradnie ten pomysł. Ale spoko, jak będzie piekarnia, to was zaproszę. Jest to pewien pomysł na biznes. A kiedy pierwszy raz usłyszałam cake, to pomyślałam też o tym, że w sumie to Polska jest takim krajem, w którym kuleje totalnie edukacja seksualna i że cake może nie edukuje, ale że mówi: hej, możesz czerpać przyjemność z seksu i tak jakby możesz mieć z tego frajdę. I mi to się wydaje jakieś mega ważne jako przesłanie. Dla mnie też to jest mega ważne. Rzadko mówią o tym kobiety. Często jak już mówią, to mówią często w bardzo obrzydliwy sposób o tym, ale nie mnie to oceniać, ale no czasami język, w którym się mówi o tym, sprawia, że odbiór jest totalnie inny niż jest. Ogólnie każdy ma swoją skalę obrzydliwości i dla kogoś może być obrzydliwe to, że ja powiedziałam słowo ruchać w tym utworze, ale uważam, że i tak w miarę pokazaliśmy to smacznie i nie mówię tylko o cieście, ale starałam się, żeby zachować tą granicę pomiędzy tym takim obrzydlistwem i no, to jest pojęcie względne, ale wydaje mi się, że udało nam się to w miarę zrobić. Szczególnie zwrot Kizo jest po prostu hitem, uwielbiam ją. Nie mogę się doczekać koncertów. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie ze mną na scenę, uda się na jednym festiwalu zgrać, ale na pewno ja będę tą całą zwrotę nawijała na koncertach za niego. No właśnie, teraz jedyny zapowiedziany to na Made in WWA tak. A jakieś plany jeszcze dalsze już są wstępne? Czy czekasz, aż się COVID trochę uspokoi? Czekamy. Zobaczymy, jak będzie sytuacja w przyszłym roku wyglądała, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że już gorzej niż było 2 lata temu, czy 3, już nie wiem. Oby. A inne koncerty? Ty w ogóle czasem się wybierasz teraz, czy przeczekujesz te najtrudniejsze czasy? Wybrałabym się chętnie, ale szczerze powiedziawszy, jestem tak skupiona na swoich, że teraz już nawet nie mam czasu, żeby iść na cudze. No tak. Ale myślę, że jeszcze na koncerty sobie pochodzę, bo zagram pewnie dużo festiwali i będę miała okazję jeszcze sobie brać udział w różnych wydarzeniach. Póki co fokusuję się na sobie i na świętach, bo teraz wszystko naraz. I premiera płyty, no i tak. Święta, i wszystko po prostu, co tylko istnieje w jednym momencie, i sprawy rodzinne, i wszystko, więc jest dużo na talerzu bardzo. Cytując moją terapeutkę, jeszcze trzeba znaleźć
czas na integrację tych wszystkich przeżyć. To, co mówiłaś, że nie miałaś nawet czasu uświadomić sobie w pełni, że to się dzieje i podziękować sobie i przeanalizować moją drogę całą. Jeszcze nie miałam takiego momentu refleksji, bo cały czas jakby no, gdzieś tam praca i wykorzystywać ten czas, że mam możliwość, żeby właśnie pogadać sobie z dziennikarzami, z wami. No. Fajnie mi się tu gada z wami, szczerze powiedziawszy. Fajna rozmowa. No i trzeba też zadbać o pieski, bo tak. Wiem, że jesteś psiarą. Tak. Właśnie już miałyśmy rozmowę przedtem o pieskach. Moje pieseczki czekają na mnie. I ogólnie temat psów to jest taki temat, który mnie bardzo relaksuje i nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby ich nie było w moim życiu. Nawet mam tak, że często na planach jakichś zdjęciowych albo klipowych potrafię na przykład, jak już nie mogę, nie mam siły, jest za zimno, albo nie wiem, półnaga jestem w zimnej przestrzeni i już nie daję rady nagrać ujęcia. To się pytam ludzi na przykład, czy ich pieskom pachnie z buzi pieczarką. Czy to jest zapach pieczarki? Precznowi pachnie. Czy to jest zapach pieczarki, czy to bardziej jest taki kurkowy zapach? Chociaż coś tak mi poszło, jakaś nienormalna ona jest. O ile nie zje czegoś chodnika, to Ale mnie bardzo relaksuje ogólnie rozmowy o tym. Także bardzo dobre pytanie zostało przygotowane. A jestem full time dogi mam. No, zresztą tu mam wydziobanego. Przepiękny portret mojego gangstera szyi, który ma w ustach papierosa. Nigdy nikt nie wie, co to jest, ale jest to papieros. On sobie właśnie pali w bramie. I potem po tym papierosie pieczarką mu pachnie. Tak. A ja z kolei jestem, jak się mówi, psiara i psiarz, to nie wiem, jak jest z królikami. Króliczycę mamy bez oczka taką cudowną i ona też jest takim moją ostoją, że czasami wracam z afteru i się jakby wtulam w nią głowę i się robię spokojny, wtedy mogę iść spać. Ale ostatnio miałem taką rozkminę, nie wiem, czy to było mądre, czy nie, że ona jak chce okazać czułość, no to liże, a ja zawsze ją tak całowałem. Myślałem, może ona nie rozumie, że całowanie to czułość i zacząłem ją czasem lizać po pyszczku. Powiedziała, że ją kocham. Kocham, w zajebiste miejsce trafiłam. Powiem wam szczerze, oglądajcie tą rozmowę, bo tu jest grubo, naprawdę. Nie no, szczerze powiedziawszy, ja mojego psa nigdy jeszcze nie lizałam, ale myślę, że on mnie non-stop, nieustannie po twarzy i totalnie mi to nie przeszkadza, jeśli już chodzi o właśnie ten poziom obrzydlistwa i bliskości ze zwierzęciem. No to ja jestem bardzo blisko. No i moje psy generalnie no, towarzyszą mi, jak robię siku, towarzyszą mi, jak się kąpię, wchodzą, ale właśnie jak jest bez oczka twoja króliczyca, to też mam pieska bez, w sumie z oczkiem, ale nie widzącego, także też nie dowidzi, więc I feel you. No, tutaj jest kącik porad zdrowotnych, jeśli chodzi o zwierzęta. Ma wzruszeń zwierzęcych. Tak. No ja swojego pieska nie liżę, ale jest wycałowany od noska do ogona, więc tak. No i jestem w tym teamie. No i dobrze. Więc pamiętajcie, słuchajcie, dużo czułości trzeba zwierzątkom okazywać. Bo one to oddają. Tak. Ale zgadałyśmy się też o byciu zodiakarami, w sensie zainteresowałeś się znakami zodiaku zwierząt. A jaki ty masz znak zodiaku? Panna. Panna. I numerologiczna ja piątka. A chyba ten znak księżycowy, bliźnięta. Co to mam dalej? Wenus mam wagę na pewno, już nie do końca pamiętam, miałam zajawkę rok temu na dosyć mocną na znaki zodiaku, no i też stawiałam tarota, ale odechciało mi się stawiać tarota, bo nie chcę mi się znać przyszłości do końca i zadawać pytanie. Jak będę miała jakiś taki moment, że będzie mi brakowało odpowiedzi czy coś, to może się zapytam coś kart, ale już o nic nie pytam za bardzo kart. Czasami anielskie, ale tarota już mi się nie chce. Tarot mnie przeraża. Tarot jest wkurzający, no bo czasami po prostu mam wrażenie, że tarot, jak mu zadaję jakieś pytania, on, tak jakby te karty słuchają się mnie i czasami one pokazują to, co moja energia wymusza na tych kartach. Mam takie wrażenie, więc odechciałam się już stawiać tarota, bo wiem, że to po części są moja energia. Musiałabym naprawdę się zneutralizować dosyć mocno, bo teraz mam w sobie tyle takiej energii, że czego bym się nie dotknęła, to kurwa, jakbym była prorokiem. Przysięgam, czuję, że jestem tak energetycznie naładowana, że te karty po prostu jak rozkładam, to one krzyczą do mnie i ja po prostu nie chcę mi się tego słuchać. Krzyczą, dziś będziesz miała wywiad w Going. Tak. Głosy w mojej głowie krzyczą. To już wystarczy, dlatego te karty niech sobie będą cichutko. Ale lepiej nie mówmy o kartach, bo podobno hejtują bardzo. I wiesz, tam piszą komentarze. Tak, raz pokazałam kartę, że jak siedziałam sobie z ziomalką na winie i stawiałam tarota, bo ja mam taką intuicję bardzo miłosną i związki interpersonalne,
bardzo z łatwością te karty stawiam i pomagam bardzo ludziom w tego typu sprawach, no ale dużo ludzi mnie zhejtowało za to właśnie, że to jest szatańskie. Ja bym się zgłosił. Ja miałem raz w życiu tylko tarota stawianego, ale właśnie nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że mnie w pewnym sensie przeraził, bo dużo mówił o mojej wrażliwości, ale i że to jest związane z dużym cierpieniem i jakieś takie rzeczy mi przypowiadało. No to mi myśli innych ludzi bardzo często podpowiadało i emocje innych ludzi względem mnie i moich znajomych, ale no często było tak, że kurde, karty mi mówiły jedną rzecz, a ja musiałam powiedzieć moim koleżankom to i to nie było dla mnie miłe wcale. No tak. Czasami czułam się, jakby ich los był w moich rękach przez te karty, więc teraz już tak mniej troszeczkę stawiam. No, bo mam wrażenie, że moja energia jednak gdzieś to tam pcha w tą stronę. No, ale może pójdę kiedyś do wróżki, zobaczymy, co mi powie. Chociaż cykam się trochę. Ja napisał po porady, żeby nie trafić do jakiejś hochsztaplerki. No, wiem, mam dużo znajomych, co chodzą na jakieś porady, ale musiałabym to jakoś rozkminić, żeby nie strzeliła, kim jestem, chociaż ona i tak by pewnie już wiedziała. Ja byłam na tarocie u kobiety, która jest taka właśnie bardzo polecana, tak? Ale wydaje mi się, że ona może już nawzajem wiedzieć o rzeczy, o tak? osobach. Tak, po ludziach. Po ludziach, no. Ale jest bardzo dyskretna też i to doświadczenie taroty było dla mnie takie, że czułam, że trochę tak jak na psychoterapii, że to, co ja wkładam w te karty, to rzeczywiście jest też tym, co dostaję i to, w jaki sposób ja sobie łączę pewne fakty, które one mi rzuca, to też o czymś świadczy. I to sprawdziło mi się wszystko. Nie wszystko było proste, ale w sumie cieszę się, że poszłam. Na pewno nie chciała wracać teraz, boję się, że właśnie mi się jakoś tak sugerowała. No, w tamtym momencie potrzebowałam odpowiedzi i to dobrze zadziałało. Tak, tak, tak. Ja miałam też tak, że jak zaczynałam przygodę z tarotem, to potrzebowałam odpowiedzi. Zmarł mój kolega bardzo bliski i miałam taką jakąś potrzebę duchowego nawiązywania kontaktu z czymś takim bardziej pozaziemskim, poza naszą głową. I też chciałam znać parę odpowiedzi dotyczące tego wydarzenia i co się dokładnie wydarzyło w tym momencie. I wydaje mi się, że właśnie w tamtej chwili byłam bardzo taka w stronę kart i szukania odpowiedzi, a teraz bardziej szukam odpowiedzi w mojej głowie. I wydaje mi się, że też psychoterapia, rok psychoterapii troszeczkę zmieniło moje podejście do tego właśnie szukania odpowiedzi. Ja teraz patrzę się w lustro i sobie zadaję pytanie, nie potrzebuję rozkładać kart, chociaż jak komuś to pomaga, stawianie kart to git. Jeszcze tak bliżej, zbliżając się do końca, chciałem podpytać, bo staramy się w każdym odcinku inspirować ludzi trochę do wychodzenia na podwórko i nie wiem, czy masz jakieś swoje miejsca w Warszawie, gdzie lubisz wyjść, czy to na jedzenie, czy spędzić czas, które nie muszą być koniecznie imprezami, czy raczej ostatnio domatorstwo króluje? Domatorstwo, ale moje ulubione miejsca, kurde, jak teraz powiem, to już będą pozapychane te miejsca, ale już i tak widziałam, że ostatnio Jessica Mercedes udostępniała moją ulubioną knajpę. Moja ulubiona knajpa to Paloma Inn, kolejna moja ulubiona knajpa to Eden Bistro, Vegan Ramen Shop, bardziej basic, ale też lubię creamy shio sobie zjeść, lubię Sam. Ale no. Tak. A jeszcze ostatnio Da Aldo na Placu Inwalidów. Bardzo mi się tam podoba, bo jest bardzo tanie wino. Tam jest nawet tańsze wino niż w winiarni na butle, także i super obsługa, także polecam. A Vegan Ramen Shop potrafi przekroczyć moją pojemność ostrości czasem przy tych najostrzejszych ramenach. To creamy shio. Płaczę. No, ale dobrze, bo ci się zatoki oczyszczają. Tak, ja w ogóle lubię czasem, mimo że nie jestem jakimś super fanem ostrego, to czasem lubię tak po prostu, że sobie dokopać na zasadzie jak jest dużo trudnych emocji, to mam takie zachowania, że może już niekoniecznie... Nie możesz się popłakać, że może nie iść w melanż, ale że może zjem coś super ostrego. Poczekaj, co było z tym tarotem cierpieniem? Tak. Masakra, tutaj mam taki kącik zwierzęco-ezoteryczny dzisiaj. Dokładnie. Ale spoko, przynajmniej ciekawa rozmowa, inna niż wszystkie. To też się cieszymy. To co, słuchaj, masz pewnie mnóstwo teraz jesteś bardzo zabiegana, więc nie będziemy cię też długo przetrzymywać, ale mamy nadzieję, że może jak opadnie ten cały kurz wokół premiery, już będą jakieś plany, jeśli chodzi o trasę, to za parę miesięcy nas znowu odwiedzisz. Tak, i zaproszę też na moje koncerty, na pewno. No, mam nadzieję, że się będziemy bawić. No kurczę. Możesz wziąć króliczka swojego, będzie uszami. Będę biegał w fosie i filmował. Ja załatwię Preclowi takie słuchawki, jak dla dzieci. O Jezu, poprosiłam sobie go, bo już pokazywałaś mi zdjęcie słodki Preclek. Chociaż króliczek myślę, że też by dał radę. Tylko, że jakie słuchawki na takie długie uszy?
Daj spokój. Możemy załatwić gościa też specjalnego, pana z piekarni, żeby dużo bohenów przywiózł. Będą rzucane ze sceny. Myślałem, że dla królika dojedziemy. Za królika. Może zatrudnię was moja agencja koncertowa, bo wy macie tyle świetnych pomysłów tutaj, że naprawdę, no powiem wam szczerze. Hit. To jedyne koncerty w Polsce, gdzie będzie lidzenie królików, rzucanie bochenkami. Tak, nausznice dla królików, dla psów. Tak. No super, no generalnie powiem wam, że wiele się dowiedziałam dzisiaj, tutaj nauczyłam też od was. Dziękuję wam za gościnę. Dzięki wielkie, że wpadłaś. I dzięki, że słuchaliście i oglądaliście. Do zobaczenia.